Szanowni Państwo, pracujemy obecnie nad wydaniem 13 tomu naszej serii Biblioteka Klasyczna. Tomem tym ma być dialog Platona zatytułowany Hipiasz Większy. W dialogu tym Sokrates dyskutuje z tytułowym bohaterem cieszącym się uznaniem sofistą, a przedmiotem ich dyskusji jest piękno. Próbują oni zdefiniować, czym jest piękno. Sokrates jest jednak nieukontentowany odpowiedziami swojego rozmówcy. Z tego powodu Hipiasz Większy nie kończy się sformułowaniem żadnego pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii, którą rozważają obaj rozmówcy. Wręcz przeciwnie, Sokrates zamyka tę rozmowę stwierdzeniem, że tym, co zrozumiał w wyniku rozmowy z Hipiaszem, jest to, że trudne są rzeczy piękne. Oczywiście możemy ten dialog odczytywać m.in. w kontekście uczty Platona, w której to pozytywne rozwiązanie zagadnienia piękna zostanie sformułowane w mowie Diotymy przytaczanej przez Sokratesa. Ze względu na to, że dialog ten, podobnie jak platońska uczta, podejmuje zagadnienie piękna, ma on ważne miejsce wśród pism Platona. Obecnie pracujemy nad wydaniem go w nowym tłumaczeniu profesora Artura Pacewicza, poprzedzonym komentarzem naukowym, przygotowanym także przez pana profesora. Chciałbym zachęcić Państwa do wsparcia naszych starań, do wsparcia wydania tego dialogu i poprosić o hojne wsparcie. Bardzo dziękuję.